I ładnie, Walaszek podał na prawo, Koncewicz jest już blisko bramki i teraz, co zrobi, No nie popisał się. Cześć, jestem Igor, jestem wokalistą zespołu Clock Machine w wolnych chwilach, gram w piłkę. Słuchajcie, chcieliśmy wam powiedzieć razem z Mikim, że naprawdę było fantastycznie. Miki? Dzisiejszy koncert był naprawdę cool. I właśnie dzisiejsza publiczność pokazała, że nieważne ile jest osób, lecz ważne jaka jest sala. Powstała, dlatego poznaliśmy się na takim przystanku w Krakowie. Pomiędzy Bronowicami a Nową Hutą i ten przystanek nazywa się Clock Machine. Stąd nazwa. Tak jak Piotrek powiedział, nasza nazwa pochodzi od kobiety. Kobieta, czyli Clock Machine. O okres menstruacyjny kobiety. Kobieta jest zegarem biologicznym, właśnie stąd nazwa. To jest z angielskiego wzięte? Clock od zegar, machine od maszyny. Są, tak jak powiedział Igor, właśnie o miłości, to czasem niektóre też są o miłości. I o życiu są przede wszystkim teksty, tak. Opowiadałem o moim życiu, niestety chłopaki muszą grać moje teksty o moim życiu. Czy tego chcą, czy nie. Fantastyczne wrażenia. Tomaszów naprawdę zrobił na nas ogromne wrażenie. Nie wiedzieliśmy się, czego mamy się spodziewać, bo zazwyczaj gramy po knajpach w dużych miastach i było fantastycznie. Jeśli chodzi o wrażenia po koncercie, to super. Dawno nie czuliśmy się tak. W zasadzie to było bardzo dziwne uczucie, jeżeli jak zeszliśmy ze sceny, to ludzie nam robili zdjęcia i tak strasznie dużo zdjęć, że to było takie dziwne przeżycie. Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie, nas spotkało. Moi drodzy, dobrze wiecie, o co chodzi. Wyrzucić się wszystko. Możecie skakać, możecie ruszać rękoma, możecie ruszać głową, możecie wszystko, naprawdę możecie wszystko. Staramy się grać jak najwięcej koncertów,
i wiemy, że to jest najważniejsza lekcja do odrobienia dla nas i to powinniśmy robić i dopiero takimi małymi krokami dochodzić do celu i do sukcesu. Podobał mi się bardzo. Sama sobie zresztą, choć może mój strój dzisiaj na to nie wskazuje, bo tańczyłam trochę tutaj. Oczywiście moją ulubioną piosenką jest Bije dzwon. Niech żałuje każdy, kto nie słyszał tego w oryginale. Ale może to nadrobić, bo może przyjść jeszcze na koncert, jak zaprosimy ich w najbliższym czasie, czyli może gdzieś tam na, nie wiem, za rok na przykład. A tak całkiem serio, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Bardzo się cieszę, że nie zastanawiałam się zbyt długo nad decyzją zaproszenia tej krakowskiej grupy, która nazywana jest rokowym odkryciem tego roku. Jestem przekonana, że parę miesięcy i będziemy musieli słono za ich koncert płacić. Bardzo fajne wydarzenie, niech żałuje każdy, kto nie przyszedł. I nie wiem, może niech piszą na stronie Tkacza, na Facebooku, co zrobić, jak dotrzeć, żeby zapełnić tutaj całą salę. Sporo było osób, ale jeszcze jednak to nie to, co by nam się marzyło. Dziś wie, niektóre marzenia zbyt szybko stają się prawdą. Ja pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Jestem Michał. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli i wszystkie panie sprzedawczynie oraz wszystkich młodych ludzi z Tomaszowa. Ja pozdrawiam przede wszystkim wszystkie domy kultury, wszystkich ludzi i Tomaszowa. Ja chciałem pozdrowić każdego człowieka, który żyje w Tomaszowie z kolei, tak jednego za drugim. I żeby wam się żyło szczęśliwie i żebyście dawali dużo do pozytywnej energii ludziom i dużo się uśmiechali. Dziękuję.
jeszcze nikt nam nie dziękował, więc takie fajne znaczy.